Sławek Stolc, dzisiaj zacząłeś w pierwszej szóstce i chociaż nie szło ci w ataku, to przez dwa sety prawie nie zszedłeś z parkietu. Właśnie oglądam statystyki i widzę, że w ataku właśnie nie wyglądało to zbyt ciekawie, 20%. No w przyjęciu troszkę lepiej. Troszkę lepiej? To jest rewelacja, 80% pozytywnego, 70% perfekcyjnego. No powiedzmy, że dobrze w przyjęciu. No niestety w ataku troszkę zawodziłem i musiałem opuścić boisko. Ale wszystko dobrze się skończyło, mamy 3 punkty i jedziemy do Częstochowy. No i tak jak wcześniej atakujący znakomicie się uzupełniali, tak dzisiaj wy. Tobie szło bardzo dobrze w przyjęciu, nie najlepiej w ataku. Sebastian wręcz na odwrót, wszedł i kończył prawie wszystko. No tak, Seba dzisiaj... Gdzie ty mi wkładasz ten mikro? Seba dzisiaj wszedł i pokazał, że jest naprawdę klasy światowej na najwyższym narodowym poziomie. I z tego się trzeba cieszyć, że każdy potrafi wejść i pociągnąć ten wózek. Ty jesteś w klubie od kilku lat i chyba szczególnie przeżywasz to, co się teraz dzieje. Poprzednie sezony mocno nieudane, a teraz 6 zwycięstw z rzędu, pozycja wicelidera. No na pewno. Ja zawsze chciałem, żeby ten klub się rozwijał i teraz na moich oczach ten klub zaczyna wygrywać i pnie się ku górze w tabeli. I miejmy nadzieję, że utrzymamy się jak najwyżej, jak najdłużej na szczycie. Jak będzie w Częstochowie? Miejmy nadzieję, że 3 punkty.